Biznes Raport Gazety Finansowej, Katarzyna Mazur. Naszymi gośćmi są dzisiaj pani Jana Ludzka, dyrektor konkursu Mrs. Poland International i pani Agata Basiak, współorganizatorka tego konkursu. Dzień dobry. Dzień dobry. Na początek pytanie o sam konkurs. Jaka jest jego historia i dlaczego postanowiłyście panie zorganizować go po raz pierwszy w Polsce? Mrs. International jest międzynarodowy, bardzo prestiżowy w Stanach już 30 lat i jestem Ukrainką i ten projekt prowadziłam w Ukrainie 7 lat z wielkimi sukcesami. Jestem dumna z tego, ale niestety przez wojnę musiała przyjechać do Warszawy i teraz mam licencję franczyzu w Polsce. Ten projekt robi dla kobiet sukcesu i cieszę się, że mam teraz taką super możliwość organizować ten prestiżowy projekt teraz w Polsce. To jest pierwsza edycja, pierwszy raz w Polsce. Mhm. Dlaczego pani Agato się przyłączyła do pomysłu? No to jest trudne pytanie, aczkolwiek może zacznę od tego, że ja uwielbiam kobiety, które inspirują, które motywują i przebywanie wśród naszych 21 pań, które na chwilę obecną mamy w konkursie, to jest niesamowite przeżycie, bo każda ma za sobą niesamowitą historię, która czasami nawet budzi łzy w oczach, bo niektóre z nich zaczynały naprawdę od zera, albo też miały różne tak naprawdę przeszkody podczas zakładania swoich firm. I to jest niesamowicie motywujące przebywać wśród takich kobiet, cieszyć się też ich osiągnięciami i czerpać jak najwięcej od takich osób, dlatego że rozwój, zwłaszcza w XXI wieku, jest niesamowicie ważną sprawą, zwłaszcza dla nas kobiet. Bo ważne jest to, o czym jeszcze nie powiedziałyśmy, że to nie jest konkurs piękności. Tutaj kryterium jest zupełnie co innego. Dokładnie tak. To nie jest kolejny konkurs piękności, do których my się przyzwyczailiśmy. Tak? To nie są wybory pięknej kobiety. To są wybory kobiety, która ma piękne wnętrze. Czyli kobiety sukcesu, która osiągnęła sukces na przełomie swojego życia w wielu branżach, w wielu aspektach, bo są to też i sukcesy rodzinne, bo większość z naszych pań są mężatkami, mają po 5 dzieci i tak naprawdę tutaj dzieci też nie są ograniczeniem. To też warto o tym mówić, że nas kobiet nie powinno nic ograniczać. Ani dzieci, ani rodzina, ani inne aspekty. Jeżeli mamy marzenie zawodowe, to warto je realizować. Po prostu. Dzielnie kroczyć ścieżkami biznesowymi, otwierać własną firmę i działać na tym polu. Nie bać się. Jakie są pań osobiste doświadczenia biznesowe? Co dla was stanowiło największe wyzwanie, żeby pójść swoją drogą? Nie pracować dla kogoś, u kogoś, tylko żeby tworzyć coś własnego. No, dla mnie na przykład chciałabym powiedzieć, że ja jestem obcokrajowcem i dla mnie teraz robić ten projekt na wysokim poziomie w Polsce to jest wyzwanie. I oczywiście jestem dumna, że mam teraz super zespół, który pomaga mnie tworzyć ten projekt na wysokim poziomie. I myślę, że to jest super doświadczenie dla mnie. Tak naprawdę każde doświadczenie nas rozwija, więc udział w tym konkursie i poznanie czy Jany, czy faktycznie naszego zespołu, z którym pracujemy i tych naszych uczestniczek, to naprawdę niesamowite przeżycie. Ja jestem też dumna, że biorę udział jako współorganizator tego projektu. Na przestrzeni lat pracowałam w wielu branżach, jednak gdzieś tam zawsze ta branża fashion czy branża beauty najbardziej jest mi bliska. Taka artystyczna dusza troszeczkę ze mnie jest, więc myślę, że idealnie też tutaj uzupełniam cały projekt i realizuję się zawodowo, dlatego że najważniejsze jest w życiu robić coś, co się kocha, w czym się dobrze czujemy, dlatego że ciężko jest też chodzić do pracy, bo pracować musimy, i chodzić z tym brakiem uśmiechu, brakiem zadowolenia. Więc tak naprawdę robić w życiu coś, co się lubi, uważam, że jest najważniejszą rzeczą.
Słuchajcie, jest taki stereotyp dotyczący kobiet i relacji między kobietami, że my się absolutnie nie wspieramy, tylko że sobie tam nogi podstawiamy albo wyjmujemy szczebelki z drabinki, żeby było trudniej. Wy trochę przeczycie temu, jakby stawiając na jednej scenie, użyjmy takiego sformułowania, kobiety z różnych środowisk, kobiety, które są na różnych etapach zawodowych czy życiowych i pokazujecie, że można razem. No bo to jest tylko stereotyp. Dokładnie, dobrze zostało to ujęte. Ja myślę, że zawsze gdzieś tam trafi się na kogoś, kto ma w sobie brak poczucia wartości, brak jakoś tak, że nie może sam czegoś osiągnąć. I tak naprawdę spotykamy takie osoby na co dzień. Natomiast spotkanie na drodze zawodowej ludzi, którzy czerpią przyjemność z pracy, robią coś twórczego, jest bardzo, bardzo dla nas tak naprawdę motywujące. I kobiety, owszem, są zawistne, ale nie wszystkie. Nie wszystkie. Łammy te stereotypy, dlatego że są wśród nas naprawdę osoby z duszą, które są ciepłe, które są niesamowite w ogóle w obyciu i w tym, co robią. I nie można też tak wszystko sprowadzać do jednej kwestii, że my kobiety zawsze musimy mieć to współzawodnictwo. Owszem, to jeżeli jest zdrowe, to jak najbardziej. A jak pani się odnajduje wśród polskich kobiet? No to ja jestem szczęśliwa i jestem pod wielkim wrażeniem. Naprawdę, dla mnie Polki są niesamowite kobiety. I jestem dumna, że w Polsce my mamy wielu kobiet, które osiągnęły swój sukces i chcieliby głośno mówić o siebie w ramach prestiżowego projektu. I myślę, że Mrs. Poland International daje taką możliwość, po prostu jest trampoliną dla wszystkich kobiet, żeby pokazać, jaka ty wspaniała jesteś. To gdybyśmy mogły sobie chwilę porozmawiać o samym konkursie właśnie. Jaki był klucz rekrutacyjny i jak będzie wyglądał konkurs? To, co zdecyduje o tym, kto zwycięża? Choć ja zakładam, że wszystkie te panie już dzisiaj są zwyciężczyniami, ale no, jak konkurs się rządzi swoimi prawami, ktoś musi zająć pierwsze miejsce. Dokładnie, ja może teraz pociągnę te słowa, które pani przed chwilą powiedziała, że tak naprawdę u nas każda z tych 21 pań już zwyciężyła. Już zawodowo i prywatnie osiągnęła sukces i już jest królową tak naprawdę swojego życia. Natomiast chcę tutaj też zaznaczyć bardzo ważną kwestię, że konkurs daje możliwość wygranej każdej z nich, bo każda z nich będzie wygraną, bo otrzyma podczas gali i koronę, i szarfę w swojej branży. Czyli mamy tutaj panie z przeróżnych branż. Mamy branżę stomatologiczną, branżę medycyny estetycznej, branżę nieruchomości, prestiżowe eventy. No, mogłabym tutaj wymieniać wiele, wiele branż, więc każda z nich na scenie zostanie nagrodzona i koroną, i szarfą, ale tylko jedna z nich pojedzie reprezentować Polskę do Stanów Zjednoczonych w lipcu, czyli jedna, jedyna Polka będzie nas reprezentować, ale każda z tych 21 będzie królową tego wieczoru, czyli nie będzie, umówmy się, przegranej, bo my kobiety niekoniecznie lubimy być gdzieś tam pozycjonowane i przegranymi, więc tutaj chcemy dać tą możliwość, że każda z tych pań przez to, że osiągnęła swój sukces i bierze w tym konkursie udział, już jest wygraną królową. Konkurs odbędzie się 20 kwietnia w prestiżowym hotelu Renaissance Airport Okęcie. Galę poprowadzi Krzysztof Ibisz. Wśród jury zasiądą bardzo znane osoby typu pan Daniel Kuczaj, pani Ida Nowakowska, Marcin Andrzejewski, pani Beata Drzazga i wiele, wiele innych osób. 21 pań wystąpi na scenie w przepięknych kreacjach. Będą 4 pokazy. Pierwszy pokaz to będzie w Stroju Narodowym, czyli bardzo pokaźne i niesamowite kreacje. Kolejny to będzie strój fitness, gdzie też chcemy propagować zdrowy styl życia, bo mamy XXI wiek i chcemy propagować zdrowe odżywianie, zdrowe też poruszanie się, że tak naprawdę nie odkładajmy tego wszystkiego gdzieś tam na bok. Niech nas też nie ograniczają, że nie mam czasu, bo nasze zdrowie jest bardzo ważne. Kolejnym pokazem będzie
strój biznesowy, tylko tutaj mamy troszeczkę całkiem inną formę, bo panie będą się prezentować w formie wideoprezentacji, która została wcześniej nagrana. Czyli na pięknych, wielkich telebimach na scenie będzie wyświetlana forma tak jakby jej wizytówki w formie wideo, gdzie panie będą mówić o swoim sukcesie, co osiągnęły, czym się zajmują. No i kończymy to pięknym pokazem w sukniach wieczorowych, które na pewno nam wszystkim zaprą dech, więc tutaj wspaniałe widowisko, pełne niesamowitych też doznań fashion i będzie co oglądać. Będzie nad czym się też pokłonić i zapraszamy wszystkich do oglądania, bo konkurs jest opcją coroczną, czyli tak naprawdę już zamknęliśmy rekrutację na ten rok, ale od maja rusza już kolejna rekrutacja na rok 2024 i wszystkie zainteresowane panie zachęcamy do udziału. To na koniec naszej rozmowy, bo rozmawiamy o pracujących paniach, paniach osiągających sukcesy, wszystkie jesteśmy kobietami. Bardzo ładnie się dzisiaj w dzisiejszym świecie mówi o równowadze między życiem zawodowym a życiem osobistym. Jaki wy macie sposób na balans? Macie czy nie macie? No ja mam. Ja mam. Ja myślę, że klucz do sukcesu jest po prostu musisz kochać to, co ty robisz. I to jest klucz do sukcesu. Kiedy ty kochasz rodziną, kiedy ty kochasz to, co ty po prostu robisz, to ty masz siły, masz skrzydła lecieć do góry i wszystko to połączyć. Myślę, że tak. To jest moja opinia, moje zdanie. No ja się pod tym całkowicie podpisuję, dlatego że jeżeli się faktycznie robi to, co się lubi, to nie czuję się nawet, że się pracuje. Tak, to jest po prostu, dni płyną, a tak naprawdę i odpoczywamy, i czerpiemy mnóstwo rzeczy z tego, co robimy, więc to jest chyba najlepsza pigułka na to, żeby ten balans zachować, tak, że przychodzimy do domu i czasami nawet, ja mam akurat córkę, to Julia często powtarza, mamo, ty pracujesz, czy ty już jesteś w domu? Ja mówię, dziecko, no jestem dokładnie z tobą, rozmawiam, ale też jednocześnie wyciągam pewne wnioski i no tak to wygląda, tak, że praca i życie prywatne czasami się ze sobą miesza, ale trzeba czerpać z tego przyjemność. To jest najważniejsze. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękujemy Państwu. Dziękujemy.